A na starcie kolejny weteran, no i jeden z faworytów to Mateusz Karbowy, ma 24 lata, jest strażakiem. Mamy pirata na torze. Możecie mnie pamiętać z edycji czwartej, gdzie byłem piratem z Karaibów, doszedłem do finału. Jeszcze wisi, nie puszcza pierwszej łódki, nie! Niestety się pirat wykąpał, jego statek się po prostu rozbił o skały. Wracam za rok. Po czwartej edycji oczywiście dalej trenowałem, swoje ciało wzmacniałem, już doszedłem do poziomu, gdzie ta siła była brutalna i w pewnym momencie moje ciało nie wytrzymało. Usłyszałem po prostu, jakby coś mi szczeliło. Zerwał się biceps, całe ścięgno od kości się oderwało. Musieli mi to operować na drugi dzień. Przywiercili się przez kość, przeciągnęli ścięgno, żeby to się trzymało i musiałem dać sobie przerwę, tak, czas, żeby to się zagoiło. Byłem w gipsie, tak, chodziłem z ortezą. Nie mogłem trenować lewej ręki, więc trenowałem prawą rękę, korpus i nogi. Chciałem, żeby ten czas był dobrze wykorzystany i żeby do gry wrócić w jeszcze lepszej formie. Po upadku wraca na tor, także zobaczycie, że się widzimy na górze Midoriyama. Jest moc. Ale też trenerem personalnym Żary. Tam mieszka Mateusz. Mateusz Karbowy, zobaczmy, jak on tutaj już hasa na pierwszej przeszkodzie, a miał kontuzję przecież, widzieli państwo. Z kontuzją sobie poradził i wrócił do sportu. Miejmy nadzieję, że nie odnowi mu się kontuzja i też, że nie będzie takiego urazu w głowie, że będzie w 100% wykorzystywał sprawność swojego organizmu, a to, że jest sprawny, to państwo doskonale wiedzą. A Państwowa Straż Pożarna też powinna być dumna z takich reprezentantów. Raz, dwa, trzy. Bez większych problemów. Również przeszkoda o nazwie na krawędzi. Czas na podwójny łuk. Spokojnie złapany ten pierwszy drążek. Teraz, no, jeśli oglądał przejście Teofila Deciuka, to powinien też widzieć technikę, jaką to wykonał Teo. No i oby bezpiecznie teraz lądować. Mateusz spokojnie, jak wytrawny gracz. Bez większych emocji. No to przedostatnia przeszkoda toru eliminacyjnego. Czas na sprężyny, to też jest nowość. O tych nowościach państwu mówimy podczas pierwszego odcinka 6. sezonu Ninja Warrior Polska. Ale uśmiech na jego twarzy. Oni naprawdę mają frajdę, jak pokonują te przeszkody. Duża łatwość, duży spokój, niesamowita precyzja. Minuta i 30 sekund w tym momencie Mateusza Karbowego. Mateusz leci. Oj! Oj, 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 spokojnie, za szybko. Spokojnie, jeszcze dwie próby. Wyluzuj. Trzymaj, trzymaj. Tak jest. Proszę bardzo. Witeczko. Witamy ponownie. Cześć, Mateusz. Przyjaciele moi. Witam was serdecznie. Jestem mega szczęśliwy. Nie podawajcie, jak macie jakąś kontuzję, cokolwiek, to dalej trenujcie. Jakiś dobry fizjo, ortopeda, tak? Działajcie z tym i wróćcie do swojej pasji. Mateusz, no to przed chwilą Paweł doznał kontuzji na torze, no to czego życzysz Pawłowi? No zdrowia, nie? Żeby wrócił szybko do sportu, żeby dalej trenował. Paweł, wszyscy jesteśmy z tobą. Pozdrawiam, Paweł. Tak jest. Dasz radę. Mateusz, ja zapytam w takim razie, zazwyczaj pytam o to weteranów, wiesz, jesteśmy w 6. sezonie, w pierwszym odcinku. Chłopaku, tobie się to nie nudzi? Nie, to za każdym razem jest tak samo zajebiste. Fajne. Ale rzeczywiście, to nie jest fajne. Powiedzmy to jeszcze raz wspólnie. To jest jakie? Zajebiste! Tak jest.